Dzień dobry. Większość z Was zna Pana Krzysztofa Kononowicza, no i nieraz zastanawialiście się, skąd on pochodzi i jego rodzina. Wiemy o nim, że ma on rodzinę i posiadłość w Białorusi. Tak, i to jest właśnie dobry ślad. Jego korzenie sięgają Białorusi, a nawet dalej. Tutaj, jak na zdjęciu widzimy, jest film z piosenkarzem Juri Kanonow. I to jest właśnie prawdziwe rosyjskie nazwisko. To jest rdzeń, Kononow jest rdzeniem słowa Kanonowicz. Ponieważ ten sufiks, czyli ich dodany wskazuje na pochodzenie białoruskie lub częściowo ukraińskie, czyli te tereny tutaj na wschód od Buga można powiedzieć, troszeczkę wyżej na północy. I są na Kanonowicz Oznacza nic innego jak syn Konona, tak jak jest Władymirowicz. Wladimir, Wlad, pan Putin na przykład, syn, syn Wladimira Wladimirowicz, czyli tutaj Kononowicz to jest, to znaczy syn Konona. I są to nazwiska mieszczan i chłopów, bo bo właśnie oni byli tak biedni, że nie mieli żadnej funkcji, nie znaczyli nic, więc po prostu dało im się nazwisko od ojca. I tyle. Kononowicz. No, to, nie jest, to nie jest żadne szczególnienie, być czyimś synem, prawda? No dlatego takie nazwiska są proste. No i to jest właśnie ciekawe, dlatego tutaj włączę film i będę zaraz dalej opowiadał. Włączymy na chwilkę. Ten film, żeby posłuchać tylko nic, tylko yy, kilka sekund posłuchać. Kononow i Akademicki Blaski Wojsk Nacjonalnej Gwardii Российской Federacji. Jeszcze raz od początku, bo to tylko kilka sekund trwa. No dawaj. Nie mogę tego cofnąć i to jest problem, zobaczcie. O. Może nie będziemy cofać. O, no jeszcze raz, o. Wojsk Nacjonalnej Gwardii no. Rosji... ...nie no, ...Kononow i Akademicki Ansambl ...Juri Kononow i Akademicki ...Piesni i Wojsk Nacjonalnej Gwardii... Słyszeliśmy Juri Kononow. Widzicie, w Polsce takie nazwisko nie występuje, ponieważ Polaki zawsze mieli taką głupią tendencję, że z każdego e, obcokrajowca, e, to znaczy... Z nie z ludności napływowej, tylko z terenów, które Polsza zajęła, bezprawnie można powiedzieć. Starali się robić zawsze Polaków rdzennych, żeby zataić to. Polsza zawsze w głupi sposób, taki perfidny, zatajała, że na terytorium Polszy mieszkają. W sumie same mniejszości narodowe to byli zawsze obcy ludzie. Nie było żadnych rdzennych Polaków, bo nic takiego nie istnieje jak Polak. To są, jest wszystko, jest, są, jest ludnością z zewnątrz, bo Polsza nie istniała, można powiedzieć. Powstała, wzięła się z dupy. Powstała z niczego. Tak i dlatego te na, wszystkie, Polsza miała tą tendencję, że właśnie ze wszystkich starała się, starała się tak jakby asymilować tych obcych do siebie i zmieniała nazwiska, nadała im obywatelstwa, tak jak e, zdaje się koniec lat 40. lub początek 50. XX wieku wyszedł taki at, akt prawny, e, według którego wszyscy, którzy znajdują się na terytorium Polski, obojętnie czy jest to Ukraińiec, czy Niemiec, czy Tatar, to jest automatycznie Polakiem. I ci ludzie otrzymali obywatelstwo polskie nawet nie wiedząc o tym, z automatu. Tak? Także tutaj widzicie, pan Juri Kononow jest z Rosji, a pan Kononowicz jest z Białorusi. To znaczy, ja bym powiedział tak, on dawniej, 500 lat temu, przed wiekiem XVI, jak te nazwiska były nadawane, on na pewno też jego protkowie pochodzili, może da. No nie, nie musieli pochodzić, ale to trzeba do tego się też cofnąć, skąd Rosja, gdzie Rosja była na tych terenach, to jest bardzo skomplikowane. No trzeba powiedzieć indywidualny, każdy z, przypadek jest indywidualny. Ale tutaj naświetliłem wam w tym filmie e, troszeczkę pochodzenia pana Konowicza. Także widzicie, on nie jest żadnym Warmianinem ani Mazurem, ponieważ na tych terenach były Prusy wschodnie Zawsze i y, tacy ludzie jak Kononowicz z takimi genami nie zamieszkiwali ty, ty, tych, y, tych terenów, bo to jest, y, to jest y, typowy Słowianin, to jest y, Białoru, y, y, Białorusin lub Rosjanin, pan Kanonowicz. Wystarczy na jego fizjonomię spojrzeć, że on z Prusami Wschodnimi nic nie ma do czynienia, ani nawet na jego porządek, który ma. Na formę jego zachowania tacy ludzie o takich manierach, o takich nawykach nie mieszkali w Prusach Wschodnich, ponieważ w Prusach Wschodnich mieszkali ludzie akuratni, a nie takie obiboki, złodzieje, bo pan Konowicz jest złodziejem, no krat, sam opowiadał, że wynosił węgiel ze szkoły, prawda? Chwalił się wręcz tym. Tak, złodzieje są wszędzie, no ale, ale nie ma się czym chwalić.